Ta uczestniczka TZG nie była zachwycona hakielem. W miniony weekend ruszyła najnowsza edycja programu Taniec z Gwiazdami. W 27. odsłonie tanecznego show nie zabrakło zmian, które zaskoczyły widzów. W jury pojawiły się trzy nowe twarze, a na parkiet po wieloletniej nieobecności powrócił Marcin Hakiel. Jedna z jego dawnych partnerek nie była nim zbyt zachwycona. Marcin Hakiel wrócił do programu Taniec z Gwiazdami. Marcin Hakiel zdobył popularność w programie Taniec z Gwiazdami, gdzie wystąpił już w pierwszej edycji. Po długiej przerwie wrócił niedawno do programu, gdzie połączono go w parę z Dagmarą Kazimierską, znaną z formatu TTV Królowe Życia. Udział celebrytki w formacie był głośno krytykowany, głównie z powodu jej kryminalnej przeszłości. Wielu internautów było zdania, że stacja TVN nie powinna promować osoby, która ma na koncie wyrok za sutenerstwo. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, z tego partnerstwa początkowo miał być niezbyt zadowolony także sam Marcin Hakiel, który miał obawiać się, że z powodu wieku Królowej Życia i poważnej kontuzji, jaką przeszła w 2019 roku, nie uda im się zajść daleko w programie. Tancerz miał marzyć o powrocie w wielkim stylu. Do tego choreograf miał także obawiać się ich różnicy temperamentów. Wygląda jednak na to, że były to jedynie obawy i para bawi się świetnie w swoim towarzystwie, a tancerz broni swojej partnerki niczym lew. Marcin Hakiel poznał żonę w Tańcu z Gwiazdami. Marcin Hakiel ma na swoim koncie duże sukcesy w programie Taniec z Gwiazdami. W 2. edycji udało mu się zdobyć kryształową kulę wraz z Katarzyną Cichopek. Parze udało się wówczas pokonać Małgorzatę Foremniak i Rafała Maseraka. Później Hakiel i jego partnerka z parkietu odnosili sukcesy także w innych konkursach tanecznych. Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek zdobyli w tanecznym programie nie tylko główną wygraną, ale także miłość. To właśnie na planie Tańca z Gwiazdami rozkwitło między nimi uczucie. 3 lata później para stanęła na ślubnym kobiercu, gdzie powiedzieli sobie sakramentalne tak. Niedługo później na świat przyszły ich dzieci, Adam i Helena. Związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela nie przetrwał jednak próby czasu i w 2022 roku byli dziś małżonkowie ogłosili swoje rozstanie. Uczestniczka Tańca z Gwiazdami nie była zadowolona z udziału w programie ZEM. To jednak nie wszystkie partnerki Marcina Hakiela, z którymi tańczył w popularnym programie TVN. Choć większość kobiet chwali sobie współpracę z choreografem, jedna z gwiazd, którą trenował, nie miała mieć o nim najlepszego zdania. Chodzi o Dorotę DeLong, której towarzyszył podczas 9. edycji Tańca z Gwiazdami. Para wówczas dość szybko pożegnała się z programem. Jak donosi portal Pudelek, aktorka miała zarzucać tancerzowi, że zaprzepaścił jej szansę na wybraną w programie. Jak przekazał tabloid, tancerz nie miał dość czasu i energii, by zajmować się treningami. Poza tym nie było jak pozorować romansu. Dorota DeLong w rozmowie z portalem Na Żywo zasugerowała z kolei, że nie zostali dobrze dobrani. Kropka odpadnięcia z programu nie traktuje jako porażki. W końcu taka jest formuła. W tym programie ludzie głosują na parę, a nie na osobę. Widać, inne pary zostały lepiej.